Mozolna praca nad zdobyciem zdjęć, w tym przedwojennych, które pochodzą nie tylko z archiwów różnych instytucji, byłych wojskowych i zbiorów prywatnych, trwała kilka miesięcy. Radomskie Skrzydła w służbie niepodległej to 9. książka wydana przez Radę Miejską w Radomiu, ale pierwsza, tak obszerna. Jej autorem jest nasz redakcyjny kolega Dariusz Osiej, pasjonat lotnictwa. Album przybliża historię radomskiego lotnictwa wojskowego, 18-letnią tradycję pokazów lotniczych w Radomiu i sylwetki niezwykłych pilotów. Największym problemem, jeżeli chodzi o to wydawnictwo, było dotarcie do fotografii z okresu powojennego, czyli lata 1945-1980. Okazuje się, że tych zdjęć w przestrzeni publicznej było niewiele, ale po jakimś tam większym wysiłku udało się do tych zdjęć dotrzeć. Album uzupełnia tekst, z którego możemy dowiedzieć się wielu ciekawych historii, powszechnie dotąd nieznanych. Ten rozdział poświęcony trzem radomianom, absolwentom liceum chałubińskiego, to są panowie, którzy później spotkali się oczywiście w Anglii i byli dowódcami, między innymi dowódcami Dywizjonu Bombowego 300, Dywizjonu Ziemi Mazowieckiej. Nieocenioną wartością albumu są jednak fotografie, bezcenne, przedwojenne, czy dokumentujące 18-letnią tradycję airshow w Radomiu. 80% fotografii to jest Sławek Hesja-Krajniewski, jeden z najlepszych polskich fotografów lotnictwa wojskowego. I zresztą myślę, że też w Europie. Pan przewodniczący wspominał o Göringu, który pojawił się w Radomiu. Jest taka fotografia, natomiast mamy również fotografię niejakiego Erisha Hartmana, największego asa lotnictwa niemieckiego Luftwaffe w czasie II wojny światowej, który z naszego radomskiego lotniska w 1944 roku startował i walczył z Rosjanami. Wydawnictwo kosztowało 86 tysięcy, z czego 66 pochodzi z Rady Miejskiej, 15 tysięcy od prezydenta Radomia, a 5 od fabryki broni. Album ma nakład 2000 sztuk i tradycyjnie trafi do radomskich szkół i bibliotek. Będą go także mogli bezpłatnie otrzymać radomianie. Zaproszenia do odbioru będą od dnia jutrzejszego w biurze Rady Miejskiej w Pałacu Ślubów na Moniuszki 9 w pokoju numer 12. Ponieważ jest ograniczona ilość książek czy albumów, to tylko te osoby, które otrzymają zaproszenie czy odbiorą zaproszenie w Biurze Rady Miejskiej, będą mogli otrzymać publikację. Premiera odbędzie się w poniedziałek, 8 października o godzinie 18 w Szkole Muzycznej przy ulicy 25 czerwca. Wydawnictwo Radomskie Skrzydła w służbie niepodległej wpisuje się w obchody stulecia polskiego lotnictwa wojskowego i stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.